Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Nowak-Kącka, jestem podologiem, pracuję w Klinice Podologii PediMed w Krakowie. Omówię dla Państwa problem wrastających paznokci. Jest to najbardziej bolesne i dokuczliwe schorzenie, z jakim do naszej kliniki zgłaszają się pacjenci. Paznokieć przebija wał paznokciowy, tworząc stan zapalny i zakażenie bakteryjne. Przyczyną choroby jest noszenie ciasnego obuwia, nieprawidłowe obcinanie paznokci, urazy, a także deformacje stóp lub nietypowy kształt paznokcia. Początkowo przy wrastaniu paznokcia odczuwa się jedynie dyskomfort podczas chodzenia i mały ból przy ucisku. Później pojawia się stan zapalny, skóra w okolicy paznokcia staje się czerwona, opuchnięta, a ból nasila się, utrudniając codzienną aktywność. Jeżeli zbagatelizuje się chorobę, można doprowadzić do poważnych trudności w chodzeniu i zakażenia bakteryjnego wału okołopaznokciowego. Dlatego tak istotna jest szybka reakcja i wizyta w gabinecie podologicznym. Obecnie wrastanie nie leczy się już przez usunięcie paznokcia. W Klinice Podologii PediMed wycinamy wrastające tkanki, zakładamy opatrunek, a następnie dobieramy specjalistyczne klamry korygujące kształt paznokcia. Mają one za zadanie stopniowo prostować i podnosić paznokieć. W zależności od potrzeby stosujemy klamry stalowe, tytanowe lub unibrace. Konieczne są systematyczne wizyty w celu przestawienia klamry i kontroli postępów leczenia. Nasz podolog zaleci także profesjonalne preparaty do pielęgnacji domowej. Leczenie wrastających paznokci to długi i trudny proces, ale przy profesjonalnym podejściu efekty są bardzo dobre. Zapraszamy do Kliniki Podologii PediMed.